Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Alone in the Dark 3. Mam nadzieję, że to się nagrywa, bo miałem jakiś... Wcisnąłem się, nie nagrywało, teraz się niby nagrywa. Może... Co to było? Dostałem tutaj jakieś gadżety, po pierwsze. Dostałem... Co to jest? Instrukcja? Uwaga... zaraz, coś takiego to nawet też miałem chyba przy... Uwaga, grozi wybuchem. Nie zbliżać się do... Nie zbliżasz tych szpul do źródła ciepła i błysków magnezu. Czy coś takiego. O co chodzi? Później będzie wiadomo bardziej, ale bardziej jestem zainteresowany tym oto dziennikiem. 21 czerwiec. Nigdy nie przywyknę do kaprysów gwiazd Hollywood. Dziś dowiedziałem się, że Billy Silver chce, aby mu zapłacono sztabka w złota za jego rolę. Tak jest, bo to jest dziennik jednej z właśnie tej... To jest dziennik w ogóle Emily. Dziennik to jest Emily. 24 czerwca. Uskok San Andreas wstrząsnął wieczorem, podczas gdy Brett Samuel rozkładał projektor przy wyrwie. Niech Bóg ma go w opiece. Nie strzała mnie w życiu tak potwornego skrzyku. Nie wychodzi mi to ćwiczenie. 25 czerwca. A to dlatego, że mam brzydkie pismo i sam nie mogę się doczytać do końca, bo już popisałem. Jeff Davis i inny kaskader poszli w głąb wyrwy, ale nie odnaleźli ciała Samuela. Bill Silver nie wychodził na zewnątrz cały dzień. Został w banku, przekonany, iż duchy poszukiwaczy złota ze Slaughter Gulch są je od niego. 29 czerwiec. Coś strasznego dzieje się w tym mieście. Bill Silver miał rację. Jego śmierć przed salonem to nie przypadek. Wszyscy widzieliśmy, jak coś wyskoczyło z balkonu i zatopiło szpony w jego głowie. 3 lipca. Jestem już sama w tym przeklętym mieście z Morrisonem, który się gdzieś ukrywa. Inni już są martwi. Nie mam już nadziei. Tyle wiadomo, coś tutaj działa mniej więcej w tym mieście. Jakieś wstrząsy. Kogoś pochłonęło, potem ktoś tam poszedł szukać, nie znalazł ciała. Generalnie jeden się zabił. Nie, nie zabił się, tylko ktoś go zabił. Przerąbane rzeczy. A, tak wygląda ten smoczek, z którego wyleciały naboje. No dobra. Zapis. Przepraszam za to moje czytanie. Kurde, powinienem naprawdę się poćwiczyć, że tak powiem, bo takie durne błędy robię. Dobra, jedna kartka już odchodzi na bok. Już druga. To dojdzie w zapomnienie, te dwie kartki. Mam jeszcze cztery. Nie, trzy. Z moimi tłumaczeniami. Dobra, wychodzę na balkon. Czekajcie, jeszcze zrobię myk. I co tutaj jest? Pierwsze przejście. Oa, ała! Coś do mnie strzela, jak wchodzę na to. Co ciekawe, jedynym sposobem jest normalnie, wyobraźcie sobie, położyć ten przedmiot, który się nazywa się Night Valley. Kiedy go położę... A, jeszcze muszę tutaj wejść, chyba. No nie, leave. Nie, to nie zadziałało chyba. Kurde, nie zadziałało, dupa. Źle w tym miejscu to położę, chyba. Przestań wymieszczać. Ile mam? Jeszcze mam kupę zaret. Użyj tego tak, jak powinieneś. A, właśnie, teraz. Ten dziad wyszedł. I spadł, zapada się po nim podłoga. Co ciekawe, ten przedmiot został w powietrzu. Oj, nie, 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 uważaj. Samy tam spadł, oczywiście, zarobiście. Teraz zrobię taki myk. Popchnę te drzwi, które tutaj otworzył. Ciach! I mogę teraz przejść tutaj, do tego pomieszczenia, gdzie siedział. Co my tutaj mamy? To wygląda na taką ciemnię jakby, znaczy dzieje się wyłowuje? Pięknie. Wywołuje zdjęcia. Kolejny właśnie gadżet. Do tej gruszki całej, która się pewnie nazywa gruszką, tylko tak w skrócie nazywam, bo tak wygląda. Jakaś instrukcja. Oraz właśnie to jest ten flash. Który... A tutaj jeszcze są rzeczy. To widzę wyraźnie, co to jest. Klucz. A tak, klucz. To by to był strzał, nie spodziewałem się tego. Coś tu jest? A, mamy zdjątka. Na jednym widzimy, jak... jacyś... mężczyźni w czerni
Faceci w czerni? Że tak powiem, używają jakiegoś dzwonka czy coś w tym stylu. Dobra! Zaraz. Czy mogę tego użyć? Nie, a mogę tego użyć? Tak, właśnie, połączyłem teraz dwa przedmioty. Nie. Nie połączyłem? Gdzie to jest? Może teraz źle to zrobiłem, bo za wcześnie. A może... A ja już nie wiem, kurde, blade. Dobrze, ja to zrobiłem. I grucha zniknęła moja... Fantastyczny przedmiot, który nie mam pojęcia, do czego służy. Gdzie ja Dobra, zobaczymy. Może to dobrze zrobiłem. A może niepotrzebnie. Zobaczmy. Klucz będzie pasował do tej drzwi? Nie, chyba można je normalnie otworzyć. Karbi, kurde, nie bądź bucem, otwórz. No co? Jednak klucz. No nie, to się nie da otworzyć. Jeszcze raz spróbuję tym kluczem. No nie! Nie to, nie. Może coś przegapiłem tutaj. A to co to w ogóle jest to? Jajco. Nie, to nie. Dobra. Nie wiem, czy ja to... Kurde, no przecież jakim cudem? Powinny się... Powinna być możliwość, żeby tam przejść. Nie wierzę w to, że nie. Poważnie. Może tu mam dynamit położyć jakiś, kurde, co ja mam w ogóle? A to... Nic. A w ogóle to ja mam jeszcze ten rewolwer swój wspaniały. Zarobiście. Może to trzeba użyć w innym miejscu? I się kurde, dobra. Nie wiem, no. To chyba nie da się jednak tej drzwi otworzyć teraz. You sure? Spieprzam stąd. Czego to zawsze musi się przydarzyć na mojej warcie? A, to chyba i tak jest połączone. A zaraz, to są jeszcze drzwi. Czy ten klucz będzie to pasował? Yes, sir! Postęp. Nie ma blokady. Dobra. Let's see. Zobaczmy, co to będzie. O, w mordę! Co to jest? Coś, to, cokolwiek to jest okropne. Ale to są przedmioty. Czy mógłbyś, Karmi, być opanowany i podnieść to? Podnieść to. Nie da się tego podnieść, zaraz. Zaraz, Shatterlist. Ach, o to chodzi, ludzie. Teraz mam naładowane to, tak? Flash. Jak tutaj zrobię... Zaraz. Zrobię mi eksperyment. Czy to zadziała? Flasha, jak tutaj pierdyknę. O moje uszy. O rany. Tak, w ten sposób trzeba się pozbyć tego potwora właśnie flashem. Ja się zastanawiałem właśnie... Bo mi zniknął jeden z komponentów tego całego. Czy ja to dobrze zrobiłem? Ale dobrze zrobiłem, dobra. Tu mamy coś, co można uderzyć na przykład. To taka tarcza właśnie. Normalnie można by to strzelić, ale nie będę marnował ammo. No i zobaczę. Sprawdźmy, co tam jest. Jak... Co ty pierdzielisz? A, mamy... O, świetnie. Tutaj mamy wojenną jakby taką laskę. Indiańską oraz... Co was ucieszy? Następny fortepianik. Pianino, dokładnie. To nie jest fortepian. A co to oznacza? Kolejną historyjkę! Znowu będzie głos. Nie muszę mówić nic. Posłuchajmy tego pana. Uff. With winter came another man. He told Jed Stone about his plan.
No, jednak muszę naciskać. Your mountain does a treasure hold, greater far than yellow gold. Klik. In spring the convicts came to town, compelled to dig below the sacred ground. Compelled to turn by might and main, the land beneath into a drain. Jed Stone's next consideration was to build a railroad station. And while his men toiled underground, the Iron Horse pulled into town. I pociąg. The company must realize that Slaughter Gulch is paradise. So Jed Stone built a water tank and rode that train to the rich man's bank. Oto mamy kolejną porcję historii z tego, co się z tym, miastem działo. Tak? Jed Stone zaczął rozbudowywać to miasto. Najpierw tam zaczął jakieś stacje, jakiś kolej, a jeszcze wcześniej tam właśnie zaczął przerabiać bardzo nierozsądnie jakąś starą indiańską świątynię podziemną. Na kanały, czy coś z tym stylu. A wiecie, co się dzieje, jak się takie rzeczy robi? Dobra, skoczę sobie. Jako, że moja lampa jest z tego, co tutaj chyba... Gdzie ona jest w ogóle? Znowu nie jest zapala, więc najpierw znowu trzeba ją napełnić. Tak? Znowu trzeba ją napełnić. A nie, spoko. A nie, dobrze, sorry, musiałem to zrobić. Sorry. Jestem zdekoncentrowany przez to bicie. Yo. O! Nie dobrze, wampiry? Można w łatwy sposób, że tak powiem. No. No poważnie... Jestem chory. No, już zaraz sobie przypomnę to słowo. Żeby... Dobra, nieważne. Po prostu, żeby były... żeby latała wokół lampy. O! Sorry za to. Ludzie. Mega zamieszany, nie wiem, zupełnie bez powodu. Ale teraz będzie taka zagadka. I muszę się skoncentrować. Że zagadka. Będzie... W ogóle tutaj teraz będę... Właśnie. Pojawiła mi się opcja skok. Tutaj mamy konia z boku. Nie wiem, czy to coś tutaj w ogóle ma cokolwiek wpływ, no ale... Dobra. O co chodzi? Jak skoczymy na jakąś kolumnę? Jak nie trafimy, to wpadniemy do lawy. Jeszcze przeżyjemy i będą nas bili dwóch grabarzy. Bije nas jeszcze... Właśnie to jeden tylko bije łopatą, drugi przygląda. No dobra. I gdzie ja zapisałem? Orzesz. Aha, dobra, nie najgorzej. Już się martwiłem. Dobra, musisz jeszcze raz tu wpaść. Dzielny jesteś. Oż, jeszcze raz tą lampę. Dobra. One. A spróbuję sam na zapałki. Aha, nie, jak widzicie, była pusta, dobra. Czyli tak. Ciach numer 1. Ciach numer 2. 3 i położyć to szybko, żeby nietoperze sobie latały gdzieś tam. I dałeś święty spokój. Położyłeś to? Dobra. Teraz sobie nie trafi w przejście. O. Mhm. Nawet jakiś kurczę, badę. Teraz się wyłączyłem autentycznie w tym odcinku. Nie mam pojęcia dlaczego. Może powinienem się napić czegoś mocnego? Kawy w sensie? No nie jest tak późno, może, dobra. Spróbuję to, widzicie, szukam nie wiadomo czego, chodzi o to, że muszę skakać. Aj, nie wiem, co się tak robi. No to może być trudne, bo on będzie, kurde, przeskakiwał kilometry. Aj, mądry jest, naprawdę przeskoczył kawał. Spowodował uśmiech normalnie na mojej twarzy, aż z tego powodu, nie wierzę. Co, stąd mam skoczyć? Tu nie mogę naskakać z tego miejsca. Czyli tak, kroczek do przodu. O, oh, yes. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. To. I skoczy. Będzie po skocie ma... Ty cieciu!
Czy kamera jest zło? Kamera to zło. Kurde, nie wyłącz tego. No przestań ty głupi. Skocz tu. Ty matole. Przestań. Och. Jeju. Dobra, zrobię sobie przerwę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, ale się będę męczył ze skakaniem. Będzie ciekawie, nie. Cześć.